Dobrze się mówi, że miejsce ma ducha. Ale czy wy wiecie, co to znaczy być duchem jakiegoś miejsca? Czy wy wiecie, co to znaczy być duchem gorsza? Myślicie, że ja mogę być szatanem duchem szkoły z tradycjami? Nic z tego. Duch, moi drodzy, musi iść z duchem czasu. Krótko mówiąc, ja te uczniowie, taki duch. No a jak ja wyglądam? I przez kogo? Przez takich tam. Klepa. Kolejna klepa z matmy. Jak się stary dowie, to koniec. No i co z tego, że klepa? Tak jak zwykle. Ale to nie jest jakaś tam klepa. To jest ta klepa. Ta kolejna klepa, po której stary obetnie mnie od kasy. To gorzej. Nie ma z czego żyć. Nie no, żyć ci dadzą. A tam jedzenie. Czym ja za telefon zapłacę? Zacznij zarabiać. Niby ja. W roku szkolnym? Ja na przykład daję korki. Ja? Korki? Z czego? Mapę. Bardzo śmieszne. Na mapie zawsze jest popyt. Wiesz co? Namówiłeś mnie. Będę dawał korki z matmy. Komu? No nie wiem. Dziewczynie jakieś. Faceci mnie nie kręcą. No to chyba nie u nas. A bo to ino u nas są dziewczyny? No niby nie. Stary. Skąd ty bierzesz te wszystkie cielęcinki, co tutaj po korytarzach musisz? Nie no, ja to co innego. Ja tego za hajs nie robię. No, jeszcze tego brakowało. Stary, ty takie sztuki uczysz, że to ty im powinieneś płacić. Niezłe są, nie? No tak. Ale są od nas, więc odpadają. Wiesz co? Napisz ogłoszenie. Tylko umieść się tam, gdzie przeczyta je dziewczyna o odpowiednim ilorazie inteligencji. I módl się, żeby umiała czytać. Były w tej szkole inne czasy. Ja byłem duchem młodym, duchem klasycznym. Łacina rozlegała się po korytarzach. Per astra ad astra, in vino per jas. Tempiam fin solinga per nos regalia per antun. Każdy krok legionu brzmi. Nieunikniony wróży koniec republiki. Gniją wzgórza galijskie w pomieszanej krwi. A Juliusz Cezar pisze swoje pamiętniki. Gravia est omnis divisa in partes tres. Cywilzy podbite narody, nowy ład. Rosną krzy przy drogach od Renu do Nilu. Skargą, krzykiem i płaczem rozpiewa cały świat. A Juliusz Cezar ćwiczy lapidarność w stylu. Grawie są pizdyki za imparte stres. To jaka? Stary, jakie ona ma nogi! Nie, powiem ci, kobieta jest, kasa jest. Korki to moje powołanie. Korki są super.
Ale ty coś ostatnio zniknąłeś z korytarza. Nie pomagasz już? Pomagam, ale ograniczyłem się tylko do jednej uczennicy. Przenieśliśmy się do niej do domu. Ano, proszę, proszę. Wygodnie jest. Jasne, że wygodnie. Wiesz, nie ma tej świadomości, że nikt nie będzie ci przeszkadzał. A u niej tak jest. Nie będzie przeszkadzał. Dokładnie. O, stary, no to życzę powodzenia. Dzięki. No wiesz, to jest czasy, kiedy naprawdę to miejsce zmieniało się nie do wytrzymania. Porozumiem, koncerty organizowane dla ludu pracującego. Ale żeby być duchem w czynie społecznym, o nie! Niby dobrze, ale daj spokój, jaka ona jest głupia! No to się nie zorientuje, że ty z matą nie deges. Ale przynajmniej ładna jest, mówiłeś. No, niby tak, ale ona jest taka głupia, że to psuje cały efekt. Stary, wczoraj pytam się jej, co ostatnio brali. A ona mi na to, że nie pamięta. Ale jak chcę, to mogę iść z nią na imprezę, to też wezmę. Podobno niezły obiad. Kobieta wyzwolona. Tak, chyba z mózgu. Stary, bluzki to nanosi takie obcisłe, że myślałem, że mi tam zemdleje. I ty narzekasz? No stary, no wszystko wystaje, nie dopina się, no skupić się nie mogę. Się rozprosz, chętnaj. Daj spokój, ma się tam. No. Mówisz, że nosi obcisłe bluzki. A moja coś nie. To sobie odpuść. Pewnie niechętna jest. Ma się tam, nie? Lata 90. zmieniły moje spojrzenie na świat. Stałem się duchem przedsiębiorczości. Nagle wszyscy zaczęli myśleć, jak na siebie zarobić. Jaki interes rozkręcić, jak na giełdzie grać. I owszem, przedsiębiorczość jest konieczna. Także się nie chciało, siły to mam dużo, lecz rozumu mało. Zmych nauczycielek tylko jedno kocham, co uczyła robić. Zerwa ma pięć oka. Od tej chwili w sklepie nigdy nie kupuję. W kuchennym zaciszu sam se produkuję. Syp, syp, cichu, ten to gaz mi syczy. Syp, syp, słychać to. Zasłużyłem, macie dużo racji, ale nie ma przecież no praw konspiracji.
Gdy do drzwi ktoś puka, mi to nie przeszkadza. Może to są goście, może to są władza. Zaczerpam w akwarium, tak w razie kontroli. Przecież nikt do rybek się nie dopierniczy. I to były właśnie podstawy przedsiębiorczości. Ta dzisiejsza młodzież. Wasi rodzice potrafili to zmontować, a wy? Na fakultet chemii się napiszcie albo coś, nie wiem. Życie jest piękne. Może by było, gdybym nie chodził cały czas taki wkurzony. A ty co, dobrze się czujesz? Jak młody Bóg. Sukcesy matematyczne, co? No, rozwiązałem niektóre nurtujące mnie problemy. Problem bluzki? Aha. No, a co z jej matmą? Idzie na polonistykę. Ale z twoją matmą widziałem też nie za dobrze. Pierwszy raz ty 3 dostałeś. Zdarza się, wypadek przy pracy. Zajęty byłem w tym tygodniu. Za to ty dostałeś dopa. Stary, tyle razy jej to tłukłem, że sam się w końcu nauczyłem. Debil by to opanował. No stary, od 3 tygodni robię z nią funkcję kwadratową. Wczoraj przychodzę, mówię, narysuj mi wykres. A ta mi kurna kwadrat rysuje. O tak, chodzi coraz bardziej rozebrany. Ale tak patrzysz na nią i myślisz sobie, co za kurna nielud. I w dodatku goły. I przed oczami rosu. Nic więcej. Jedyne, co sprawia, że we mnie duch nie gaśnie, to nauczycielki. Uczniowie ich nie doceniają. Uciekają im z lekcji. Nie zważają, jaki to jest ból dla nauczyciela. Gdy przychodzi do klasy i zastaje salę pustą. Bam, bam, param, bam, 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 param, bam. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś tu, jesteś, a jak cię nie ma, wielki kram. I jeśli chcesz wiedzieć, same zmartwienia ciągle przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć, zmartwień bez wichu, ciągle je przez ciebie mam. I jak sobie radę dasz mi wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. Jak sobie radę dasz mi wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. Chwała Panu. Pójdę do ojca i wyżebram, żeby mi finansowanie włączył. Inaczej bym się chyba pociął. Człowieku, ty nie masz pojęcia, jak to jest. Tuman cholerny. 5 razy robiłem z nią to samo zadanie. Wczoraj przychodzę, już dla eksperymentu. Dałem jej to samo, a ona nic. Już jej mówię, że na 2 to się każdy nauczy, kto z drzewa zszedł. A ona mi na to, że ja jej chyba nie lubię. Jej kurna nienawidzę! Postanowiłem, że się będę uczył. Bo jak sobie tak pomyślę o tej naszej kobitce od matmy, to mi jej normalnie szkoda, rozumiesz? Tak z litości będę się uczył. Wpędzą mnie te korki do mnie. Mnie też. Klepa! Nie! Naprawdę! Ty, pokaż, co ci tu napisałam, więc to zawsze jakieś zjadliwe uwagi dawała. Nic, da tylko ogłoszenie. Tanie korepetycje.
szybko, błyskotliwie wszystkie poziomy. Stary, to jest moje ogłoszenie! Ty, ale ty mnie nie proś, ja już ci mówiłem, ja nie mam czasu. Poza tym mnie faceci nie kręcą. Kolejna pierwsza klasa. A wy czego chcecie? Na kość mi się już zapisałem. Chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze. Maślaną, popijam kawą nad gazetą prawą. Nikt mi nie powie, wiem co mam robić. Szklankę o ścianę rzucam, chcę wychodzić. Na klatce stoi, cień co się boi. Nawet odkłonić miotłę ściska w dłoni. Ortalią szary, chwyta za i przerażonej twarzy krzyczę prosto w nos. Chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze. Chcemy być sobą, chcemy być sobą jeszcze. Ściany, niczym pijany, tu w koło tańczę, tangiem opętany. Stopy zmęczone, depczą koronę, król balu zwleka, oczy ma szalone. Magda w podzięce, chwytamy ręce i nie ma sprawy, ślicznie jej w sukience. Po co się spieszysz, po co się spieszysz? Przecież do końca życia mamy na to czas. Aby być sobą.